Otwarte! Odkąd Lucy zdradziła Arka, chłopak jest na nią obrażony i na każdym kroku daje jej do zrozumienia, jak bardzo go skrzywdziła. Lucy jest z tym bardzo ciężko. Wolała zadzwonić do Meli, żeby została z Kubusiem, niż prosić Arka o pomoc. Melka, weźmiesz go na chwilkę, tylko ubiorę marynarkę. No jasne. Kurczę, strasznie ci dziękuję, że przyszłaś. Naprawdę ratujesz mi życie. No przecież to jest żaden problem. Lepiej mów, jak się trzymasz. Dobrze, tak? Dobrze. Dobra, po co ja w ogóle o to pytam? Słuchaj, pieluszki, chusteczki masz tutaj. Koło 12 zrobi się senne. Połóż się z nim na łóżku, on szybko zaśnie. Wtedy przeniesiesz go z poduszką do łóżeczka. A zupka dopiero jak się wyśpimy, tak? No jasne, przecież sobie poradzimy. O matko, jaka ty jesteś wymięta. Dobra, ściągaj ten żakiet, ja ci go wyprasuję. Kurczę, Melka, masz rację. Ostatnio do niczego nie mam głowy. Dobra, to siedź tutaj, maluszku, bo ciocia jeszcze musi odpicować mamusię. Zostaniesz z ciocią? To Arek. No to na co czekasz? Odbierz. Halo? No nic, kochana. No ale jak to? Jak to teraz? Zobacz, co tutaj masz? No tak, idę do pracy, ale Arek, ja specjalnie ściągnąłem tutaj Melkę. Mamy? Dobra, dobra, okej. A kuku? Dobra, nie krzycz na mnie, okej. Co jest? Arek właśnie mi oznajmił, że zabieram małego. O kurczę, to co? Jednak się nie przydam. Mele, ja tak strasznie cię przepraszam, ale sama widzisz, jaki on jest. Cały czas się nie odzywa, a teraz nagle dzwoni, że kupuś ma być gotowy, bo on go zabiera. Nie no, spoko, przecież to nie jest twoja wina, no. Nic się nie stało. No właśnie, Melka, stało się, bo przeze mnie wzięłaś wolne. Po prostu nie mam siły na kolejne kłótnie z Arkiem. Nie no, spoko, rozumiem. Słuchaj, ubierzesz małego, tutaj jasne. Gdzieś ma buciki, a kurteczka wisi w przedpokoju. Chodź, maluszku, chodź, chodź, chodź. Chodź, chodź, chodź. Ej, Lucy? No? To może zaczekajmy na Arka, co przecież mały nam się ugotuje. Tylko wiesz co, Mela, Arek tu nie przyjdzie. Zażądał, żeby znieść go na dół. Ja po prostu nie mogę uwierzyć to, co tutaj się dzieje. Słyszałaś? To chyba Arek puścił sygnał. Mela, wiesz co, proszę cię, nie wiem, możesz go zanieść na dół? Do Arka? Ja? No tak, no bo słuchaj, ja nie chcę się z nim znowu kłócić, ja wiesz, jakie on ma nastawienie. Nie, no dobra, okej. Okay. Dzięki, kochana. Wiesz, które to jest auto Janka, tak? Janka? No tak, a co? To Arek przyjedzie z Jankiem? Kurczę, Lucy, on się chyba we mnie zabujał, cały czas do mnie pisze, a ja nie za bardzo chcę z nim gadać. Kurczę, Melka, no nie wiedziała. No i wiesz, trochę głupio się poczuję, jak ja tam zejdę na dół, a się do niego nie odzywam. Mela, słuchaj, ja cię błagam, proszę cię. Pomyśl, jak głupio ja będę się czuła. Dobra, okej. Dzięki, kochana. Chodź, kochanie, ubierzemy się, tak? Tatuś przyjedzie. Gdzie są twoje buciki? Gdzie one się schowały? No i gdzie ona jest? No i gdzie jest? Co tak długo, co? Przecież dopiero przyjechaliśmy, daj spokój. Specjalnie to robię, wiesz? Specjalnie się wleczę, bo wierzymy to wkurzy. Ale coś powiem, jej się to nie podoba. Nie podoba jej się, że przyjechałem po Kubusia. Arek, przecież ty cały czas chodzisz wkurzony, już daj, że jej spokój, no. Ty mi daj spokój, wiesz? Gdzie jest? Gdzie jest? Czemu jej tu jeszcze nie ma? Ile będę czekał, co? Mela, poczekaj, no nie wiem, że Mela przysłała. Stop. Chodź, daj mi Kubusia. Chodź tutaj do... Co, moja żonka nie naczyła się popatrygować, żeby przyjść? Nie naczyła? Stop. No wiesz co, na jej miejscu też bym nie chciała. Też byś nie chciała, pewnie. Najlepiej wysługiwać się innymi, pewnie, oczywiście. Po co samej przychodzić, że skoro masz się koleżanki w dupie? Ja... Możesz przestać? Co przestać? Mówię tylko, co myślę, tak? Wiesz co, to ja ci powiem, co myślę. Zachowujesz się nie fair, rujnujesz ludziom plany, dzwonisz w ostatniej chwili, jeszcze masz pretensje. Ja rujnuję ludziom plany, słyszałeś to? Nie no, świetny pomysł. Ja rujnuję ludziom plany. Widzisz, mówiłem ci, wielkiej pani nie pasuje to, że przyjechałem po synka. W ogóle nie pasuje. Ale możesz tylko powiedzieć, możesz tylko powiedzieć, żeby do niego walczył i nie pozwolę, żeby mi go odebrał, rozumiesz? Ej, nie pozwolę. Uspokój się, dobra, nikt nie chce zabrać ci Kubusia, odkąd tutaj jest, nawet na niego nie popatrzyłeś. Co? Jak nie patrzyłem? Kubuś, nie patrz, przesuń się. Mela, porozmawiajmy. Przepraszam cię, ale śpieszę się. Ale Mela, ja naprawdę muszę z tobą pogadać, no. Boże, człowieku, czy ty nie rozumiesz, że ja się śpieszę? Ale to jest naprawdę Janek! Bardzo ważne. Janek! Jedziemy!